Dziś zapraszam Was w podróż sentymentalną do czasów dzieciństwa większości z Was. W Izbie Regionalnej zobaczycie m.in. rękodzieło ludowe oraz zabytkowy sprzęt gospodarstwa domowego. Myślę, że wielu z Was siedziało w takiej oto ławce i pilnie uczyło się czytać z najlepszego podręcznika według mnie do nauki czytania, czyli elementarza pana Fabskiego. Pokażę Wam teraz niektóre przedmioty gospodarstwa domowego. Myślę, że większość z Was doskonale je pamięta. To, co trzymam w ręku, to kijanka. Jest to prototyp pralki. Dawniej kobiety używały właśnie takiego przedmiotu do prania koszul, bielizny, pościeli nawet. Używano do tego też bieżącej oczywiście wody. Najczęściej kobiety prały takie rzeczy w rzece, w jeziorze. Mokry materiał kładły później na kamieniu i z całej siły uderzały właśnie taką kijanką w ten kamień. Brud z wodą wtedy wypryskiwał, no i pranie stawało się czyste. Kolejną rzeczą służącą do prania już po pralce to tak zwana tarka. Wkładało się tarkę do balni z wodą, oczywiście używano też mydła i materiał, koszule, cokolwiek, co było do prania, pocierano właśnie o tą falistą część tarki. Kolejnym ciekawym przedmiotem do prania jest tak zwany dzwon. Zobaczcie, jak on działał. Było pranie, a teraz prasowanie. To jest, proszę Państwa, maglownica ręczna. Na ten wałek nawijało się materiał, który się chciało wyprasować, kładło się na stole, a następnie pocierało tą częścią falistą. No i materiał był prosty. Kolejnym sprzętem ułatwiającym wtedy życie domowe były żelazka. Pierwsze żelazko było na duszę. Tak wygląda dusza. Wkładano za pomocą szczypiec do nagrzanego pieca i gdy już metal osiągnął określoną temperaturę, wkładano go z powrotem do żelazka i prasowano. Ale nie w taki sposób, jak to dzisiaj robimy, tylko przyciskano żelazka do materiału i w ten oto sposób, dociskając, prasowano. Innym żelazkiem, zresztą zobaczcie, jak pięknie wykonanym, było żelazko na węgiel. Tutaj w środku umieszczano gorące kawałki węgla i gdy już się żelazko nagrzało, również prasowano tym dociskiem. Zobaczcie, jakie piękne mamy żelazka. Zobaczcie sami. Innym ciekawym przedmiotem była szkandela, czyli podgrzewacz pościeli. Do środka wsypywano gorący piasek, który uprzednio wcześniej był podgrzewany na kuchni i wsuwano pod pościel. Drugi wyglądał tak. Często też używano gorącej wody. Tutaj wlewano do środka i wkładano również pod pościel, żeby ogrzać sobie nogi. W Izbie Regionalnej prezentujemy również sztukę ludową i rękodzieło artystyczne.
Spójrzcie na ten przepiękny gobelin o nazwie Prząśniczka, wykonany w spółdzielni rękodzieła ludowego i artystycznego Ziemia Piotrkowska w Olborzu. Spółdzielnia nosiła wcześniej nazwę Runo, powstała w 1938 roku i mieściła się na ulicy Piłsudskiego. Jest to obecna ulica Kitowicza. Funkcjonowały tam dwa działy, meblarski i włókienniczy. W dziale meblarskim produkowano meble o wzornictwie ludowym typu kocwin i opoczno. Eksportowane były one do m.in. Anglii, Francji, Holandii czy ówczesnej Czechosłowacji. W dziale włókienniczym powstawały przepiękne gobeliny, narzuty, a nawet stroje ludowe inspirowane folklorem regionu piotrkowskiego i sieradzkiego.